Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam lampkę do powieszenia w namiocie, pod tarpem, nad hamakiem lub w jakimś innym pomieszczeniu. Lampka wygląda w taki sposób. Jak to się świeci z daleka, to wygląda jak taki niezidentyfikowany obiekt latający. Wykonane jest to w całości z plastiku. Waga bez zasilania to jedynie 57 gramów, czyli bardzo lekkie. Jeśli chodzi o rozmiarowość, to średnicę mamy 88 mm i tutaj grubość 22 mm. Mamy tutaj 12 diod COB, czyli takie o małym poborze prądu. Jeśli chodzi o samo wykonanie, to troszeczkę tak kiepsko tutaj, chamsko wystają wkręty. No mogli zrobić te wkręty z milimetr albo 2 mm krótsze, albo po prostu czymś to tutaj zabezpieczyć, żeby to tak dziwnie nie wyglądało. No ale to tylko tak, jeśli chodzi o sam wygląd. Tu mamy włącznik. Możemy założyć tutaj baterie lub akumulatorki. Trzy sztuki typu AAA. No zdecydowanie wolałbym, żeby to były typowe paluszki. Na pewno by to dłużej poświeciło. No ale po prostu taka to jest konstrukcja. Ma oczywiście to zawieszkę do powieszenia. No i oczywiście w komplecie dostajemy też karabinek. Jeśli na przykład mamy już gdzieś karabinek przymocowany, to wystarczy sobie to powiesić o tą część, a jeśli po prostu nie mamy, to wykorzystujemy ten z kompletu. Co do świecenia, w opisie nie ma, ile to jest lumenów. No raczej to nie jest do świecenia gdzieś na odległości, tylko bardziej z bliska. No jeśli to wisi nad nami, to nie musi to świecić na 100 metrów czy 200 metrów. Wystarczy, że na te kilkanaście metrów jest to w zupełności wystarczające. Posiada to trzy tryby świecenia. Pierwszy tryb, najmocniejszy, drugi typ słabszy i trzeci tryb to takie miganie. Czasami potrzebne, a w tym wypadku według mnie nie za bardzo. Chyba że to jest na przykład jedyna nasza lampka, latarka, aby na przykład kogoś powiadomić, jak coś nam się stanie, że w którym miejscu jesteśmy, no to takie miganie po prostu lepiej wygląda. A tak do świecenia w zupełności takie dwa tryby, mocny i taki średni, w zupełności wystarczą. Ja to oczywiście później pokażę, jak to wygląda w ciemnościach, no bo tutaj jest jasno, więc nie za bardzo to widać. Ale całkiem fajnie to świeci. Jak na lampkę za takie dosyć małe pieniądze. Nie dostajemy tu żadnego jakiegoś pokrowca czy coś w tym rodzaju. Przychodzi to tylko zapakowane w taką folijkę. Więc żeby się z tym coś nie stało, no to należy w coś to po prostu włożyć, żeby w plecaku czy gdzieś po prostu tego nie zgnieść, żeby się z tym nic nie stało. Czy żeby się coś nie porysowało, czy coś w tym rodzaju. Na razie krótko to używam, więc wszystko działa. Po jakimś czasie, jak się pewnie coś zepsuje, to oczywiście coś tam, jakiś film dogram. Sądzę, że na moje potrzeby w zupełności wystarczy, chociaż lepsze są inne latarki czy lampki, no ale taka po prostu malutka też będzie w miarę ok.
przykładowe działanie lampki w powieszonej w namiocie tropikalnym moskitierze. Pierwszy tryb. Drugi tryb. Trzeci tryb. W jakiej cenie ja sobie to kupiłem i gdzie? Oczywiście wszelkie informacje będą podane pod spodem w opisie. I to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.